tym roku uroczystość obchodów Dni Kultury Polskiej w Nowym Rozdole odbyła się w dniach 5 i 6 grudnia w siedzibie Towarzystwa Wielkie Serce oraz w Miejskim Domu Kultury. Co roku organizujemy te Dni Kultury Polskiej razem z Urzędem Miasta. Towarzystwo Pomocy Polakom Wielkie Serce założone w Nowym Rozdoliu w 2008 roku w kwietniu. Również w tym samym roku założyliśmy troszeczkę później, w sierpniu, założyliśmy Polską Szkołę Centrum Kulturalno-Oświatowe imienia Karoliny Landskorońskiej. Przed uroczystym koncertem uczczono pamięć założyciela towarzystwa Edwarda Tomeckiego. Następnego dnia została odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach. Przy Towarzystwie Wielkie Serce działa zespół wokalno-instrumentalny, zespół pieśni i tańca, chór oraz zespół teatralny. We wrześniu 2008 roku pod patronatem towarzystwa zostało otwarte Centrum Kulturalno-Oświatowe imienia Karoliny Lańsko-Rońskiej, a w nim Polska Szkoła oraz Izba Pamięci Patronki. Jestem dyrektorem Polskiej Szkoły, oficjalnie to brzmi Centrum Kulturalno-Oświatowe imienia Karoliny Lęc-Korońskiej w Nowym Rozdole, który działa przy Towarzystwie Pomocy Polakom Wielkie Serce. I szkołę naszą postanowili założyć właśnie członkowie towarzystwa na czele już z panem Edwardem Świętej Pamięci i z małżonką Mirosławą Tomecką. I bo to się stało takie dla nas wielkie wydarzenie w 2008 roku. Mamy dużo mądrych dziewczyn. Zawsze żartuję sobie, że to jest z powodu tego, że u nas patronka, a nie patron. U nas patronka Karolina Lęc-Korońska, kobieta, pierwsza kobieta profesor na Uniwersytecie Lwowskim, może dlatego. Mieszkała niedaleko nas, mieszkała w Starym Rozdole. To jest 8 km od Nowego Rozdołu. Nazywam się Anna Kurecka. Chodzę do polskiej szkoły już 5 rok. Zaczęła chodzić do polskiej szkoły, bo mi bardzo się podobało, że moja babcia wie polski język i ja też chciała jego nauczyć się i poprosiłam mamę, żeby mama zapisała mnie do polskiej szkoły i mama mnie zapisała. Szkoła posiada licencję Ministerstwa Oświaty Ukrainy, jednocześnie jest placówką konsularną. Uczniowie uczą się języka polskiego jako ojczystego, historii Polski, geografii, kultury i tradycji polskich. Zaczęło się od zwiedzania śladami Sienkiewicza, czyli wszystkie te miejsca, których opisywał w swoich powieściach Henryk Sienkiewicz. Lat temu chyba 5 albo 4 pierwszy raz byliśmy tutaj w tych stronach. No i później, takie były początki. Po powrocie, bardzo nam się tu spodobało, ale po powrocie całkiem przypadkowo słuchałem audycji w Radiu Katowice. Pani Skalska prowadzi właśnie taką audycję na Lwowskiej Fali. I od niej się dowiedziałem, że tutaj w takim małym miasteczku, Nowy Rozdół, istnieje polska szkoła. Strasznie mnie to zaintrygowało, bo byłem przekonany, że tu raczej nie ma czegoś takiego. Jak się okazało, przyjechaliśmy tutaj, zobaczyliśmy całą tą szkołę. Całe i bardzo, to bogactwo, bardzo nam się byliśmy bardzo zdziwieni, zaskoczeni tym, że właśnie tutaj istnieje szkoła, że w ogóle na Ukrainie, na tych dawnych polskich kresach istnieje tak dużo szkół, bo to nie tylko tutaj, ale wiem, że gdzie indziej też istnieją te szkoły. Zachwyciła nas historia Mirosławy i Edwarda. Zachwyciło nas to, co oni tutaj potrafili zrobić. Na samym początku przede wszystkim zachwyciła nas ta historia poznania Mirosławy i Edwarda, historia ich życia tutaj. No niestety w tej chwili już sama Mirosława to wszystko prowadzi i mamy nadzieję, że Edward gdzieś tam z góry będzie ją wspomagał. Zresztą powiedziała, że czuje jego obecność i że cały czas jakby to wszystko on prowadzi, bo rzeczywiście tyle hartu, ducha i siły, ile on tutaj włożył w powstanie tej polskiej szkoły. To, jak opowiadał nam, to naprawdę jest to był heroiczny człowiek. I myślę, że
bardzo dużo mu tutaj zawdzięcza to miejsce.